Jaka przyszłość czeka Andrzeja Dudę? Wymowne słowa posła PiS. Już w przyszłym roku zakończy się prezydencka kariera Andrzeja Dudy. Czym zajmie się po przekazaniu funkcji? Kropka. W grę wchodzi nie tylko działalność za granicą, ale nawet zastąpienie Jarosława Kaczyńskiego na fotelu prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Głos w sprawie zabrał Ryszard Terlecki. Wybory prezydenckie 2025. Co Andrzej Duda zrobi po zakończeniu prezydentury? W przyszłym roku Andrzej Duda zakończy swoją drugą kadencję na fotelu prezydenta. Kto ma największe szanse na jego zastąpienie? Kropka. Według najnowszego sondażu prezydenckiego Ipsos dla TOK FM i OKO Press, w drugiej turze najpewniej znaleźliby się Rafał Trzaskowski, 25% wskazań, i Mateusz Morawiecki, 25%. Trzecim, najczęściej wybieranym politykiem, był marszałek Sejmu Szymon Hołownia, 16%. Do wyborów wciąż pozostało dużo czasu, jednak już teraz mają miejsce spekulacje, czym zajmie się obecny prezydent. Andrzej Duda, jak będzie trzeba, mogę pracować fizycznie? Andrzej Duda został ostatnio zapytany o swoje plany na najbliższe lata, po zakończeniu prezydentury. W rozmowie z Faktem, odpowiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, może pracować fizycznie, i nie będzie to dla niego problemem. Do polityki przyszedłem jako człowiek dojrzały, w wieku 34 lat. Miałem już wcześniej za sobą lata pracy, które z polityką nie miały nic wspólnego, dodał. Czy Andrzej Duda podejmie się pracy za granicą? Wątpliwości co do zasadności takiej decyzji już rok temu wyraził Aleksander Kwaśniewski. Zwrócił uwagę, że podjęte przez niego decyzje nie najlepiej wpływają na jego wizerunek. Decyzja w sprawie Lex Tusk przełamała dobrą passę i stanowi poważną skazę na jego wizerunku. Jego pozycja na arenie międzynarodowej będzie dużo słabsza, ocenił w rozmowie z WP. Do tego dochodzą także chociażby okoliczności zatrzymania i ułaskawienia Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego. Dla Andrzeja Dudy pozostaje jeszcze opcja dalszej działalności w polskiej polityce, a może nawet zastąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Co do tego wątpliwości nie ma Ryszard Terlecki. Andrzej Duda zastąpi Jarosława Kaczyńskiego? Poseł Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie Faktu o dalszą przyszłość prezydenta. Ryszard Terlecki stwierdził, iż jest on jeszcze za młody, aby znaleźć się na politycznej emeryturze. Z pewnością powinien próbować swoich sił za granicą, odegra jakąś istotną rolę, czy to będą organizacje międzynarodowe, czy jakaś forma aktywności w kraju, stwierdził. Terlecki nie miał wątpliwości co do tego, czy Andrzej Duda może zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w funkcji prezesa partii. Odpowiedział krótko. Nie ma o tym mowy, my mamy lidera, stwierdził.